Jest ochrona, nie ma ochrony, czy będzie można wejść? To znaczy tak, Szanowni Państwo, od 1 października na pewno nie ma ochrony tej w rozumieniu pana strażnika przy trasie widokowym, ponieważ to było wyjście naprzeciw właścicielom prowadzonej gastronomii. W ubiegłym roku właściciele gastronomii skarżyli się, że po zdjęciu szlabanu w tymczasowym okresie umowy dzierżawy terenu w kopalni, to kopalnia się znaczy nie ponosi odpowiedzialności za to, co się dzieje na terenie dzierżawionym przez miasto, więc nie było tam strażnika z firmy ochroniarskiej. Natomiast w tym roku wyszliśmy naprzeciw, czy będzie w przyszłym roku tak samo, tego nie wiem, bo będziemy chcieli na pewno zwiększyć, tak jak deklarowałem, myślę, że wszyscy są zgodni. Liczby gastronomii idąc również w kierunku południowym, czy to będzie spełniało funkcję. Na pewno w październiku będą żeglarze mogli korzystać, bo takie są zgodnienia ustne z kierownictwem kopalni. Jeśli chodzi o windsurfingowców, czy szkółkę prowadzoną przez jacht klub, Kotwica, mówię o tych młodych adeptach żeglarstwa. Natomiast co do punktów, wiem, że zgodnie z założeniem, przynajmniej tak mi informował zarząd kopalni, kopalnia po jakby wymontowaniu wszystkich kwestii związanych z rurami, no, zwiezienia na zasadniczy plac i ochrony, chcą zlikwidować punkty ochrony i zastąpić, ponieważ to jest wciąż teren i własność kopalni Siarki Machów, i zastąpić no, tablicami informacyjnymi. Natomiast nie będzie na pewno strażnika w formie czynnej. Czy po tamtej stronie jeziora, tak mówiąc, w kierunku przemysłowym, tam będzie ochrona oczywiście w dalszym ciągu, bo jest tam spory majątek, a już były próby w tym roku bodaj dwukrotnie kradzieży rur metalowych czy jakichś innych elementów pogórniczych. Więc na pewno na tych obszarach będzie. Natomiast na pozostałych informacji, jakie posiadam od prezesa kopalni, wynika, że chcą ustawić tablice informujące, że to jest teren kopalni. I pewnie w tym roku wokół jeziora się w okresie tym późno-jesiennym, przed października, przez zimę, no, jazd rowerowych to pewnie nie będzie. Jeśli nie pani radna. Będziemy mogli sobie przyjechać i odpocząć? Czy przespacerować? To znaczy, no bo akurat myślę, że zima to raczej, tak to będzie chłodnawo. Jak Państwo pamiętacie, rok temu robiliśmy w styczniu konferencję prasową, znaczy rok? Ponad rok, 2011. Wtedy biało, tak. Znaczy, myślę, że fizycznie będzie informacja o tym, że jest to własność prywatna, bo jednak spółki. Natomiast nikt nie będzie tego taki, nie będzie stał pan. W tej części, która była w tym momencie odkryta, tam na pewno pana nie będzie, a w pozostałych częściach, no to w momencie, kiedy kopalnia swój majątek, który wciąż zbywa poprzez proces rekultywacji, likwidacji przemysłu siarkowego, i to będzie zabezpieczone, to tam też panów strażników z firmy ochroniarskiej systematycznie będzie ubywało. Natomiast nie chcę, drodzy Państwo, też składać deklaracji, ponieważ ja mam to do siebie, że jestem strasznym gadułą i pytam się szefa jednej instytucji czy wykonawcy, a kiedy to będzie? Będzie 15. A następnie niezobowiązujący szef mówi, no ale zgodnie z harmonogramem, to tak jesteśmy przed terminem. A ktoś mi się nie rozlicza, że nie dotrzymałem terminu. Więc założenie jest takie, że straże na pewno tej firmy ochroniarskiej, strażników, systematycznie oni będą schodzić, bo to też jest koszt dla kopalni, drodzy Państwo, ponieważ zgodnie z filozofią kopalnia ma określoną kwotę dotacji na rok. Finansuje to Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co nie oznacza, że można sobie tą kwotę frywolnie wydać, bo może można jakiś inny efekt ekologiczny czy rekultywacyjny osiągnąć za kwotę podobną. Więc też myślę, że Rada Nadzorcza bardzo mocno naciska zarząd kopalni, aby kopalnia po sobie w tym procesie likwidacji również kopalni pozostawiła jak najwięcej dla mieszkańców, dla samych siebie. A tego pełnomocnika spółką, kto? Jest pan Roman Szymczak, dotychczasowy, ponieważ nie mieliśmy z nim nawiązanego stosunku pracy jakiegokolwiek. Był przewodniczącym Rady Tarnobrzeskich Wodociągów. Myślę, że z punktu widzenia moich oczekiwań, więc nie podnoszenia taryfy za wody i ścieki w Tarnobrzeskich Wodociągach,
jakby zrealizował zamysł. No i w tej chwili jest pełnomocnikiem, jest to osoba zatrudniona w charakterze, ponieważ nie ogłaszałem mojego konkursu, jest w charakterze mojego doradcy na pół etatu. W ramach tak zwanego doradcy, prawda? I to jest jedyny... nadzorem właścicielskim nad spółkami. Już Państwu wyjaśnię, mianowicie analizą bilansów spółek, wnikaniem w koszty rodzajowe spółek. Mówimy o spółkach, które są stuprocentowo lub większościowo miasta jest udziałowcem i wyciskanie, krótko mówiąc, efektów w celach, jakich spółka jest powołana do życia, czyli analizę kosztów, ile nas coś kosztuje. W taki sposób, jak to dokonywał w Starym Brzesku Wodociągach. Jest osobą, która jest do tego przygotowana, jest zatrudniona, jak wspomniałem, na pół etatu. Jest to funkcja półetatowa, zajmuje się analizą szeregu zjawisk gospodarczych w spółkach. Dzisiaj miasto Tarnobrzeg póki co jeszcze posiada udziały stuprocentowe lub mniejszościowe w 10 podmiotach. I to nie jest stanowisko wymyślone wyraźnie dla niego, czy z mojego jakiegoś zamysłu. Jak Państwo zobaczycie, w wielu samorządach takie osoby są. Tu akurat jest osoba na pół etatu, zupełnie uważam, wystarczająca. To może jedno pytanie. Co słać w Czernichowie i jak poprosi ostatnie wyprawy i co ze współpracą? W Czernichowie, Pani redaktor, słychać bardzo dobrze. Mer Czernichowa ubiega się o mandat deputowanego Rady Najwyższej Ukrainy. Trzymamy za niego kciuki. Podobnie jak to miało miejsce od 8 lat, delegacja Tarnobrzega została zaproszona do udziału w dniach Czernichowa. Był to mój pierwszy wyjazd do Czernichowa. Miałem możliwość zapoznania się z miastem, z historią, uczestniczenia w dwudniowych obchodach Dni Czernichowa. Co do współpracy, myślę, że współpraca będzie kontynuowana. Wiem, że dyrekcja dziesiątki będzie, znaczy z dyrekcją dziesiątki będzie prowadziła rozmowy pani dyrektor szkoły podstawowej, czy gimnazjum nr 2 w Czernichowie, dotyczące wymiany młodzieży, o której rozmawialiśmy podczas wizyty mera Aleksandra Sokołowa. No i w sumie tyle. Jeszcze raz. Bo pamiętam, jak ostatnio przedstawiciele Czernichowa byli u nas w Tarnobrzegu. Zapowiedź takiej współpracy, że miał coś, że ja nie wspomniałam, że w okresie tych wakacji miał być obóz do Czernichowa. Już odpowiadam. Więc dotarło do nas zaproszenie na obóz tylko wyłącznie dla naszych dzieci, dla grupy przedstawicieli. Natomiast no, dotarło dosyć późno, bo w połowie sierpnia my nie byliśmy w stanie skorzystać z tego zaproszenia. Natomiast miasto Czernichów przygotuje taki projekt, aby w okresie kolejnych wakacji w stosunku do wszystkich 12, bo podaję chyba 12 miast partnerskich, Czernichów utrzymuje kontakty z Czech, z Bułgarii, z Rosji, z Polski, żeby takie zaproszenie wystosować, żeby to była grupa młodzieży również w Tarnobrzegu. No i myślę, że na taką współpracę przystaniemy. Rozmowy były również z panem dyrektor, żeby to były grupy około 15-osobowe, ponieważ taka grupa, no nie będzie miała problemu z transportem. A ile tym razem zaproszono dzieci? Proszę? Ile tym razem? W wakacje zaproszono chyba około 5 osób, chyba tak, delegację 5 osób. Nie było miasto w stanie zorganizować takiej grupy? No nie, bo było bardzo późno przyszło zaproszenie. Bardzo proszę. Ja mam jeszcze pytanie takie. Wiem, że Szkoła Trójka starała się o możliwość umieszczenia na swoich urodzeniach reklam i dostała takie pozwolenie. Na Szkółce też widzimy, że umieszczono reklamy. Czy wszystkie jednostki w mieście będą mogły korzystać z reklam? Bo wiem, że są zainteresowane takim umieszczeniem. Tej pory nie mogę. Dlaczego nie mogę? No chyba nie było takiej zgody. Znaczy, że ja odpowiem na to pytanie, ponieważ to jakby rynek wymusza określone rzeczy. Jeśli
Ponieważ rzeczywiście pojawiły się reklamy, widziałem hurtowni sportowych i chyba i dwóch szkół nauki języków. Ponieważ nie ma czegoś takiego jak taryfikator, czy taka usługa w postaci umieszczenia reklamy na płocie szkolnym, krótko mówiąc. Ja do tej pory no nie zajmowałem się tym zagadnieniem, dlatego mówię, no, mogę powiedzieć za ostatnie swoje 21 czy 20, prawie 22 miesiące nie wydawałem żadnego zakazu, bo to są dodatkowe wpływy do... Znaczy chyba coś w ustawie jest dotyczące reklam. Nie, dlatego sprawdzę jak to wygląda, natomiast no, każdy z dyrektorów odpowiada za to, co się dzieje na terenie jego jednostki, więc ostatnio powiem szczerze, zapytałem panią naczelnik, mówię, czy to są jakieś pieniądze, wiem, że wrócimy do tematu, jakie pieniądze wpływają, bo naprawdę nie wiem o jakiej kwocie mówimy. Widziałem, że rzeczywiście na płotach szkół pojawiały się reklamy, tak jak mówię, jednej chyba hurtowni sportowej, tak, sprzętu sportowego i dwóch szkół językowych. No i no, przyjmiemy jakąś formułę. Jeśli to jest niezgodne z przepisami, no to dyrektorzy powinni mieć tego świadomość. Powinni wcześniej sprawdzić, czy taka reklama. Czy ze szkół trójki występowano do Urzędu Miasta o zgodę i otrzymali taką zgodę? Nie, sprawdzę, drodzy Państwo, gdyby z tego miało wybuchnąć jakiś problem, to nie. No. Generalnie jest przyzwolenie na coś takiego. Nie ma przyzwolenia po to, żeby nie nobilitować jednego czy drugiego ugrupowania, to zwracają uwagę dyrektorom, pomnę swoich generalnie negatywnych doświadczeń, że ja nie miałem prawa wisieć na płocie szkolnym w kampanii samorządowej, to uczulałem przy rok temu kampanii parlamentarnej, żeby po prostu dyrektorzy nie wieszali nikogo na płocie, choćby z tego względu, że najczęściej w szkołach zlokalizowany jest obwód wyborczy i później powstaje również problem dla komisji wyborczej, że ta komisja idzie komisyjnie i ściąga kandydata na kandydata z płotu. No i jest wtedy awantura, bo przecież billboard wyborczy jest prawem chronionym wyborczym. Ale sprawdzę, przyjrzy mi się nowe zjawisko, bo to się wraz z nową jakąś pomyłką pojawiły. Proszę powiedzieć, jakie było finansowanie unijne, jeżeli chodzi o wiadukt? Jaka była kwota do finansowania? Znaczy powiem tak, to jest 50, bo tak, wiadukt kosztował 22 miliony złotych. 44 powiedział, że całość, a około 30 powiedział tak. Proszę Państwa, pan, który mówił, mógł mówić za siebie jako firma skańska, natomiast my mówimy o swoich kosztach. No, to jest na naszym podwórku jest. Modernizacja, bo tu mówimy o zadaniu inwestycyjnym, modernizacja 871, co wchodziło w wkład modernizacji? Poprawa nawierzchni asfaltowej, budowa chodników, budowa ścieżek rowerowych wzdłuż całej ulicy Sienkiewicza, poprawa jednego rondla na Sienkiewicza i budowa drugiego całkowicie nowego, budowa skrzyżowania w Mokrzyszowie i tego światła na przejściu. Następnie oczywiście główne przedsięwzięcie finansowe czy ciężar to jest budowa wiaduktu oraz przebudowa bezkolizyjnego skrzyżowania ulicy Sikorskiego i Sienkiewicza, następnie ulica Sikorskiego od wspomnianego skrzyżowania do Wisłostrady z budową nowego skrzyżowania i świateł na ulicy Świętej Barbary Szpitalnej, bo wiązało się to również z przebiciem ulicy Szpitalnej oraz wymiana sygnalizacji świetlnej przy zbiegu ulic Sikorskiego, Mickiewicza i Wisłostrady. Oczywiście na tym odcinku ulicy Sikorskiego cały element związany z nowymi chodnikami, nową ścieżką rowerową, z wyłączeniem skrzyżowania ulicy Wyspiańskiego, Kopernika, Sienkiewicza, które to skrzyżowanie było robione z RPO, a którego no niestety stan, jakby Państwo widzicie, jest mocno wyeksploatowany i będziemy się pewnie w przyszłości nad tym zastanawiać, póki co dopiero co się skończyło nad tym projektem trwałość tak zwana unijna. Łącznie wynosi to zadanie inwestycyjne 54 miliony złotych. Z czego Unia dała? Z tego Unia dała ile? 35 milionów. To jest 15-20 milionów.
Proszę, proszę, bo nie pamiętam w tej chwili. Tak, oczywiście. Nie, dokładnie, bo ja mam... Natomiast wiadukt kosztował 21 z groszami. Ja proszę, sekundę. Pamiętam sesję Rady Miasta. Ponieważ występowaliśmy do pani minister Bieńkowskiej i temu te trzy spotkania służyły, a okazało się proceduralnie, ze względu na to, że projekt był rozpoczęty, nie było możliwości zwiększenia poziomu dofinansowania, bo występowaliśmy o park przemysłowo-technologiczny, występowaliśmy o wiadukt. Tam wyszło na poziomie 50 kilku%. Wiadukt, drodzy Państwo, w cenach brutto, sam wiadukt dokładnie kosztował 21 877 000. Mówimy tyle, co nas tak kosztowało w specyfikacji wiadukt. Łącznie 54 miliony. Z tego jeszcze dochodzą tak zwane roboty dodatkowe. Ponieważ firma Skańska zrobiła nam troszeczkę robót dodatkowych, takich poza koszty raz ze względów na konieczność, już mówimy, tak, 35 milionów złotych, wysokość dofinansowania. Ale całość kosztowała w sumie, tak? No to jest, koszty kwalifikowane 54 miliony, koszty niekwalifikowane, całość projektu 59 milionów. Bo to są jeszcze koszty kwalifikowane, które nam Unia zrefundowała, natomiast koszty niekwalifikowane. Rzeczywiste to są wszystkie odstępstwa od prac projektowych, mogę powiedzieć, i to nie będzie też, żeby tej atmosfery odświętnej, mówiąc w cudzysłowie, nie psuć. Wykonujemy ruch numer 3. I w prosty sposób do firmy, która była projektantem, zwrócimy się o zrefundowanie kosztów związanych ze zrealizowaniem roku numer 3. Bo dlaczego mamy ze środków własnych w wyniku błędu projektowego? My nie mamy pretensji. Błędy projektowe, tam mówimy o około kolejne 200 tysięcy. 270 czy 320. Ale dokładnie też sprawdzę, bo mówię, tutaj jest cirkę, bo jest to między 200 a 300 tysięcy złotych. Więc na pewno będziemy występować o zadośćuczynienie, jeśli chodzi o te kwestie. A ja mam pytanie jeszcze. Natomiast co do samego wiaduktu, więc prosiłbym, żeby nie traktować tego jako zakończenie inwestycji, ponieważ inwestycja będzie prowadzona, jak Państwo widzicie, cały czas jeszcze do późnej jesieni. Tak jak rozmawialiśmy z wykonawcą firmą Skańska. To było tylko techniczne oddanie wiaduktu praktycznie, ponieważ z tego, co jest wiadomo, wczoraj przyszły dokumenty z wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, który to obciążył jakimiś, ma formy badań, przeprowadzał. Czy to będzie czynny? Nie, będzie czynny, nie, ja mówię tylko, że to nie jest to dzisiejsze takie symboliczne, nazwijmy to, otwarcie, na które również chciałbym powiedzieć, byli zapraszani zarówno mój poprzednik Jan Dziubiński, jak i jego zastępca Andrzej Wójtowicz, czyli osoby, które ten projekt tworzyły. No, nam przyszło zrealizować to zadanie inwestycyjne. Bardzo się cieszymy, że im bardziej postępuje zakres robót rzeczowych, tym emocje społeczne tej inwestycji towarzyszą mniejsze. A jeszcze mam pytanie, czy jest szansa, żeby, tak jak się liczyłam, że ulica Dworcowa nie jest chyba ulicą miejską, prawda? Nie wiem, czy jest szansa, co z ulicą Dworcową? No będzie wykonane z tego, co to jest ulica miejska, czy to jest ulica tam? Nie, to jest ulica kolei. Jak jest tam ulicy Dworcowej? To da mi pani redaktor, nie wiem wszystkiego. Czy mają podobną rozmowę miasta z koleją w sprawie partycypacji kosztu? Nie wiem. Ja tak słyszałam. Natomiast wykonawca nam mówił dzisiaj, że po prostu te zjazdy będą zrobione do Dworcowej, tak? Tak. Pani redaktor, do tego zjazdu ulicy. Tam mieliśmy co do sprawdzenia na Dworcowa i mieliśmy do sprawdzenia. Na razie PKP zaproponowano, żebyśmy sobie kupili dworzec, więc poczekamy, aż PKP spółka nieruchomości. Ponieważ ja powiem szczerze, kiedyś skomentowałem medialnie, że jeśli byłaby propozycja przekazania, tak jak, no bo ja rozumiem, że spółka PKP nieruchomości nie przekazują nieruchomości w atrakcyjnie położonych komercyjnie miejscach, na przykład dworzec główny w Krakowie, czy w innych dużych miastach popularnych turystycznie, a mają problem z utrzymaniem, bo naprawdę wygląda to, pożal się Boże, Franciszek Józef tam konwulsji mógłby dostać, żeby żył. Tak, dokładnie.
Natomiast kiedy pojawiła się informacja o tym, bodaj w samorządowej wspólnocie, dwa lata temu przeczytałem, to chyba pan redaktor Nieckarz mnie zapytał o stanowisko. Mówię tak, bo uważam, że każdy element majątkowy przejęty na zasadzie komunalizacji, darowizny jest wartością daną miasta i wtedy miasto powinno zastanowić się, jak wykorzystać, więc byłaby taka propozycja, to byśmy byli tym zainteresowani. Natomiast ponieważ z PKP nieruchomościami przyjęliśmy blok komunalny, nasz blok kolejowy, bardzo przepraszam, na ulicy Matejki bodaj, i z dyrektorami i szefostwem, które mieści się w Lublinie, rozmawialiśmy na temat, szefostwem tej spółki, na temat, że jeśli będą mieli problem, my w każdym momencie jesteśmy w stanie przystąpić i przejąć za tak zwaną symboliczną, to się mówi, złotówkę. Nie, nie proponowano nam kwoty, ponieważ nie szliśmy w kierunku kupna, no bo jest tyle wydatków w tej chwili. Jedna z uchwał to jest uruchomienie 2 milionów złotych na zwiększenie kosztów funkcjonowania oświaty, prawda? No właśnie, a propos tej oświaty, to prawda, że nie będą nic insynuować, że niebawem nauczyciele mogą mi dosyć poborów w Tarnym Brzegu, bo jest tak kiepsko. Znaczy generalnie powiem tak, pakiet śmiałych reform oświatowych zaproponowanych w styczniu tego roku był niczym innym jak próbą uniknięcia sytuacji, w której w czwartym kwartale oświata nie to, że nie płaciła poborów, czy w oświacie nie płacono poborów nauczycielom, natomiast zalegano z różnymi opłatami typu za energię cieplną, za części składki ZUS na przykład, nie odprowadzono ZUS-u. I takie sytuacje bywały w poprzednich latach. Stąd też z panią skarbnik uruchamiamy środki, mimo podwyżek od 1 września, aby tą sytuację wyeliminować. Natomiast no nie zdarzyło się, żeby nauczyciele, przynajmniej za mojej kadencji, nie wiem jak to było. Czy nie, żebyśmy mogli w gronie wizji tego, że po prostu, że oświata kuleje, bo nie ma pieniędzy. Ale drodzy Państwo, ale to nie będziemy bardzo odkrywczy, jak stwierdzimy, że oświata przy tym systemie finansowania oświaty, w której państwo z jednej strony wymusza określone koszty, a z drugiej strony nie zapewnia tych kosztów, przy tym systemie deregulacji, o tak bym powiedział, i cały czas idącego niżu demograficznego, no my nie jesteśmy zieloną wyspą w Rzeczypospolitej, tylko po prostu wszyscy mamy problemy. A że Rada stwierdziła, że nie ma zgody na jakiekolwiek zmiany w oświacie, więc moim zadaniem jest, bo nikt przecież nie może powiedzieć, że nie podejmowałem tych zmian, trudu zmian. Moja rola może być sprowadzona do tego, że będę starał się analizować koszty funkcjonowania poszczególnych placówek i to też czasem spotyka się to z niezadowoleniem, prawda? Bo ktoś by chciał wydać więcej, a nie może wydać więcej. Nie mówię o kwestiach takich zasadniczych jak kwestie płacowe, prawda? Tylko chciałbym mieć na przykład więcej obsługi, czy więcej godzin, czy różnych innych elementów wynikających wprost z arkusza organizacyjnego funkcjonowania placówki. Ale nas po prostu na to nie stać, nie? Te 2 miliony, które uruchomicie, to bierzecie jakiego tytułu? Proszę? Te 2 miliony, które uruchomicie, to z tytułu jakiego? No to z tytułu dotacji do bieżącego funkcjonowania placówek. Ponieważ mamy świadomość, że rozpocznie się sezon grzewczy, że nie chcemy wchodzić z jakimiś zaległościami, że po pierwszym czy drugim miesiącu znów będą zaległości. To już pani redaktor wielokrotnie pisała w latach minionych, bo to jest temat, zaczęło się od słynnych opłat z energii cieplnej. Więc a z kolei nie chcę dopuścić do sytuacji takiej, stąd też uruchamiamy te środki, sytuacji takiej, żeby należności, windykacją należności tytułu opłat za przesył energii cieplnej zajęła się firma windykacyjna, bo sobie doliczy dodatkowo no, jakieś tam opłaty, prawda, związane z tym. Więc staramy się szukać. Moja głowa w tym, żeby wykonać dochody, staram się, dlatego szukam możliwości zbycia różnych nieruchomości w Tarnym Brzegu.
No tak, może komuś dać, czy to komuś zabrać. No, zabrać lub wykazać dochody, ponieważ budżet składa się z dwóch części. Części majątkowej, czyli te inwestycje, takie obrazowo patrząc, i wydatków bieżących, czyli tego, ile kosztuje MOPR, ile kosztuje oświata, ile kosztuje Urząd Miasta, ile kosztują jednostki organizacyjne miasta, te, które bezpośrednio znajdują się w tak zwanym wspólnym portfelu, bo ZOZ-y są jakby poza tym, trzy publiczne ZOZ-y poza tym budżetowym tortem. No i dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, w której 40% wydatków bieżących no, kosztuje nas oświata i zaczyna nas to przerastać. Dlatego czasem wierzę w to, że mówiąc o tym, nie sprawiam komuś przykrości, tylko ma to formę edukacyjną, polegającą na tym, że dzisiaj szkół prywatnych nie stać dlaczego na utrzymywanie klas 10, 9, 11 osobowych. Mimo, że przecież rodzice płacą czesne za edukację. Więc tym bardziej nie stać nas jako miasta znajdującego się w określonej sytuacji, żeby utrzymywać 11 osobowe oddziały. A czasem, jeśli są takie podejmowane decyzje, nie wyjątkowo w stosunku do jakiejś szkoły, ale globalnie zakładamy, że nie powstają oddziały, jeśli nie mają w małych szkołach czy przedszkolach 15 dzieci czy uczniów, w większych przypadkach 22, bo taki jest optymalny proces z punktu widzenia podziału na grupy językowe, na informatyczne i tak dalej, tak dalej. Więc no, szukamy rozwiązań, natomiast moja głowa, żeby wykonać dochody w ubiegłym roku, jak niektórzy mówią, z odrobiną szczęścia, dochody, żeśmy wykonali, to jak Państwu przedstawiałem na sesji absolutoryjnej, no, po raz pierwszy z takimi współczynnikami. I liczę też, że ciężka praca, którą wspólnie ze swoimi współpracownikami wykonujemy, zostanie poparta odrobiną szczęścia i w tym roku też budżet, który wygląda za pół roku rozsądnie, tak, jeśli chodzi o wykonanie dochodów, że zostanie wykonany na koniec roku i to będzie oznaczało, że spróbujemy zbilansować oświatę. Dziękuję.